Witam Was, moi kochani, w tym maleńkim okieneczku na samym dole, po Waszej lewej stronie. Moi drodzy, witam Was w 43. odcineczku Ziołowej Apteki Kobiety. Troszkę sobie nadrobimy takich odcineczków, które powinny być tak naprawdę już na samym początku. Mamy już odcinek o tym, jak te zioła przetwarzać i co z nich robić, a teraz zrobimy sobie kilka takich odcineczków właśnie o substancjach aktywnych ziół. Moi drodzy, teraz w tym dzisiejszym 43. odcinku będzie o antrazwiązkach. Cóż to takiego? Jakie zioła te antrazwiązki zawierają? Zapraszam! Co to takiego są te antrazwiązki? Moi drodzy, antrazwiązki to nic innego jak po prostu pochodne antracenu, który wywołuje po prostu przeczyszczenie w naszym organizmie. I teraz, moi drodzy, im więcej zawierają cząsteczek cukru, tym ich działanie jest silniejsze i łatwiejsza ich rozpuszczalność w wodzie. Istnieją oczywiście różnice pomiędzy poszczególnymi roślinami, które je zawierają, a roślinami, które stosuje się właśnie jako rośliny o działaniu przeczyszczającym, czyli rośliny zawierające antrazwiązki, to między innymi jest aloes, kora kruszyny, liście senesu, kora szakłaku, kłącze żewienia. No i moi drodzy, w razie potrzeby mieszanki mogą być po prostu odpowiednio zmieniane. To, co jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, to tych leków, które opierają się na roślinach zawierających antrazwiązki, jest całkiem sporo i za chwilę Wam je pokażę. I to są gotowe leki, które możemy kupić w aptece. Moi drodzy, to, co powinniście wiedzieć między innymi o Radix Rei, czyli o korzeniu żywienia, to to, że on jest dość specyficznym zielem, ponieważ zawiera dwie grupy substancji biologicznie czynnych i są to garbniki oraz właśnie antrazwiązki, o których dzisiaj. I teraz niestety, ale ich działanie jest antagonistyczne, a osiągnięty efekt zależy od wielkości zastosowanej dawki. W małych dawkach zaznacza się bardziej działanie zapierające, ponieważ jest ono wywoływane przez garbniki, natomiast w większych dawkach ma to działanie przeczyszczające, ponieważ jest ono wywołane właśnie przez antrachoniny. I teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie dalej. I tutaj, proszę bardzo, zwróćcie uwagę, podałam Wam 5 różnych gotowych leków, które są dostępne w aptekach i które opierają się właśnie o antrazwiązki. Lekiem, który ja znam ze swoich młodzieńczych lat, jest Alax. I ten lek po prostu działa w taki sposób, że następuje wzmożenie ruchów perystaltycznych jelit i przesunięcie zalegających mas kałowych. I teraz alkaloidy pokrzyku obniżają napięcie mięśni gładkich jelit, co umożliwia ich bezbolesne wypróżnienie. No czy to bezbolesne wypróżnienie jest rzeczywiście bezbolesne, to bym tutaj się nad tym troszeczkę pozastanawiała. Wypróżnienie na pewno następuje po 8-12 godzinach. Ja, ponieważ byłam bardzo mocno zatruta kortykosteroidami i lekami na astmę i różnymi innymi substancjami, powiem Wam szczerze,
że bywało tak, że wcale to przeczyszczenie nie następowało po 12 godzinach, czasami dopiero po 20. Czasami miałam bardzo silne bóle brzucha, a niestety w toalecie nie mogłam się załatwić, więc to w zależności od tego, jakie macie problemy zdrowotne. Poza tym, jak wiadomo, leków przeczyszczających nie wolno nadużywać, tak? I teraz kolejnym lekiem jest Altra, on jest również dostępny bez recepty w aptece. Jest też Boladinol z Herbapolu, Cholestol i Normogran. To są gotowe leki, tak? Normogran w zasadzie jest takim dosyć ciekawym lekiem, ponieważ on w swoim składzie ma zioła o przeróżnym mechanizmie działania. Więc jest taki, że tak powiem, ma on szerokie spektrum działania w kwestiach zaparć. Nie próbowałam tego leku. Jedyne co wiem, to wiem, w jaki sposób działają zioła, które są zawarte w składzie tego leku. Na całe szczęście w chwili obecnej ja takich leków już nie potrzebuję, natomiast gdyby Wam były takie leki potrzebne, no to możecie sobie pomóc właśnie tutaj tymi preparatami. No i jak już przetestujecie, dajcie znać, jak to na Was podziałało. Moi drodzy, dzięki wielkie za uwagę. Fajnie było Was widzieć, chociaż przez takie małe okienko. Zapraszam Was oczywiście do fitoterapii przywracających zdrowie, czyli do filozofii jednej wizyty i planu zdrowotnej transformacji, no i oczywiście do poznania swoich słabych stron organizmu. To jest bardzo ważne. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnej ziołowej aptece kobiety, w której opowiem Wam o azulenach.